Szanowni Państwo, chcę wszystkich jeszcze raz gorąco powitać na tym miłym dla nas uroczystym i wzruszającym jednocześnie momencie odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność pana rektora Tomasza Palacza. Chcę powiedzieć, że jest to taka z naszej strony działanie symboliczne, które ma na celu podkreślić tożsamość instytucji, a zatem tożsamość na szczeblu organicznej, takiej pozytywistycznej pracy staramy się organizować i otwarać, ale czasem sytuacja wymaga działań symbolicznych. Nie przedłużając, myślę, że najbardziej odpowiednią osobą, która na temat pracy, zasług pana świętej pamięci dyrektora Palacza jest pan profesor Adam Myjak, który jest obecnie przewodniczącym Rady Programowej. Był wcześniej przez wiele lat profesor znany, przez 12 lat dobrze pamiętam, rektor warszawskiej ASP. Cóż by mógł lepiej to zrobić? Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że w tym towarzystwie, które się oglądamy, to jestem człowiekiem, który właśnie najstarszym jakby uczestnikiem życia Wolnego jako twórca, bo jestem tu właściwie od początku, od 70. jeszcze lat. I muszę powiedzieć, że przed panem dyrektorem Palacza przeżyłem wielu dyrektorów. Było kilku dyrektorów w tym czasie. My się zmieniali ustawicznie. Właściwie nastąpił w roku 83. W Olesku pojawił się dyrektor Palacz. Mogę powiedzieć, że to miejsce się odmieniło. Po prostu z takiego miejsca generalnego, ale właściwie bym powiedział przypadkowego, troszeczkę chaotycznego, właściwie niezorganizowanego, nagle zaczęło się wypływać to prawdziwe Orlęsko, które mamy dzisiaj. Ja chcę powiedzieć wyraźnie Państwu, że i tak możemy powiedzieć, tak pewna historia zapisze, że dyrektor Palacz był twórcą tej bazy materialnej tego miejsca, bo w tym miejscu, gdzie jesteśmy na przykład, tego muzeum nie było wtedy, jak przyszedł dyrektor Palacz. To był właściwie walący się budynek, który kiedyś podobno był oporą czy coś tego rodzaju. To zostało odbudowane. Pałac rozsypywał się. Pałac właściwie można powiedzieć, praktycznie to były tylko mury, też go prawie nie było. Nie było hotelu, to była ruina. Nie było oranżerii. Nie było właściwie tych ważnych budynków dzisiaj, nie tylko takiego miejsca, ale tak powiem równolotnie dla sztuki polskiej, bo to muzeum jest już istotne na mapie sztuki polskiej i zaszczytem jest brać udział, czy mieć wystawę. I jego energia była nieprawdopodobna, bo on na początku myśmy nie ufali nawet, że jemu się uda. To proszę sobie przypomnieć, to lata 80., czyli to był nie najlepszy czas w ogóle dla Polski, a już nie mówię dla kultury, bo wtedy różne emocje były dosyć, jak się odzywały, które nawzajem czasami nawet się wykluczały. I w tym czasie właśnie też były różne chęci zawodnięcia Orlęska przez związki, tak zwane rzeźbiarskie, które były powstały na kanwie stanu wojennego, czy inne jeszcze, już nie chcę wymieniać, instytucje, które chciały jakby wchłonąć Orlęsko. Dyrektor Palacz walczył o to, żeby absolutnie Orlęsko zatrzymywało tożsamość. I w tym sensie my szczególnie tutaj, którzy uczestniczyli w tym życiu artystycznym, jesteśmy wdzięczni, że poza tak zwanym pragmatyzmem, czyli tą pracą u podstaw, jeżeli chodzi o budowę, materialne siły Orlęska, był człowiekiem otwartym na to, żeby nie zanikało życie artystyczne. To on powodował to, jakby nie tylko, że przyzwalał, bo miał takie uprawnienia, ale to on właśnie powołał Radę i on właściwie próbował się jakby, nie to, że sam tak radykalnie podejmuje decyzję, ale radzić ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia na ten temat. Ja chcę też powiedzieć, poza tym, że miał absolutnie nosa organizacyjnego, jak się mówi, takie wyczucie do przyjmowania ludzi, to również chcę powiedzieć, że to był bardzo ciepły człowiek, z którym myśmy się wszyscy tutaj przyjaźnili i tam wie, czysto towarzyskie. Ja wiem, że w miarę upływu lat wszyscy
wytracaliśmy siły i zdrowie i energię. Może to później tak nie było kolorowo już dzisiaj, jak to kiedyś, ale naprawdę myśmy tu byli taką wielką rodziną. Wspaniałą, że dla was wszystkich troszeczkę nieoczekiwaną, tym bardziej miłą, wspaniałą. Chcę podziękować załodze, z którą bardzo się związany, tym bardzo szanowną. Chcę podziękować rzeźbiarzom, Radzie Programowej Centrum za ten wspaniały dowód zrozumienia, szacunku do tego, co ojciec dla Centrum i się leży, niż dla całego wojska zrobił. Kiedy 30 lat temu tata zaczął pracować w Centrum, jak zwykle z jednym oddaniem, z wielkim odwagą, chęcią działania, takim typom chyba dla każdego brała. Myśmy przekonani, że odda całą swoją siłę, energię w Centrum Rzeźby. Tym bardziej, że jak Państwo wiecie, i Pan Profesor to powiedział, pod koniec wybudował dom, z którego pierwszego piętra miał widok na park, miał widok na centrum, gdzie w dalszym ciągu mógł patrzeć, co się dzieje w centrum. Kiedy zaczęłam tu pracować, my jako rodzina, nie mieliśmy oczywiście świadomości, że ta jego praca zmieni również nasze życie. Po 30 latach my tu jesteśmy, no ja troszeczkę dojeżdżając, ale siostra z mężem mieszkając, mama oczywiście mieszkając w tym wspaniałym domu. I chcę powiedzieć, że dla ojca centrum było jak gdyby praktycznie instytutem życia. Oddał tu masę energii, wiedzy. I to nie chodzi tylko o centrum, tylko w ogóle o rejon, o region Orońska. Profesor powiedział, że są książki, którzy jeszcze trzy książki czekają na wydanie, kolejnych postaciach, kolejnych wydarzeniach dotyczących Orońska. Więc tym większy szacunek dla tych wszystkich osób, dzięki którym ta rodzica dzisiaj zostanie odsłonięta. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dziękuję. No to co, jeśli mogę, proszę panią Hannę Palacz, małżonkę i pana profesora o odsłonięcie tej tablicy. Proszę uprzejmie. Nie, 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 nie